Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam, no właśnie, zapraszam panny na czytanie na miłość na marzec 2023 roku. Czytanie dla wszystkich, dla singli, dla osób w relacjach, w związkach. Czytanie ogólne, bierzecie to, co rezonuje, a resztę zostawiacie osobom, które miały to usłyszeć. Drogie panny, zaczynamy od karty opiekuńczej na miłość na marzec dla Was. Jaki przekaz z góry dla panien? Wiecie, dwie karty. Macie inwencję twórczą i macie ulgę. Popisz się swoją kreatywnością. Rozkoszuj się tajemniczą siłą twojej weny twórczej. Dobrze. I ulga. Wypłacz się porządnie. Smutek jest bramą do głębi twojej duszy. Co w miłości? Ty w tej sytuacji, ty w obecnej relacji, panno, co pomaga lub co przeszkadza? W jakim kierunku, dokąd zmierza ta sytuacja, ta relacja i rada lub wynik dla panny? I wypadła, kochani, wam dwójka kielichów. Wypadło pojednanie, pogodzenie, wybaczenie, wyciągnięcie ręki na zgodę. Ale tutaj, kochani, jest zaangażowanie, tu jest obopólna miłość, tu jest uczucie. Miłość. Widzicie? Wypadła ta miłość i o tę miłość przyjdzie Wam, kochani, trochę chyba powalczyć? Czy przyjdzie sama? Zaraz zobaczymy. No chyba, że będziecie płakać o tę miłość. Mam nadzieję, że nie. Ty w tej sytuacji, ty w tej relacji, trzy kielichy. Co pomaga lub co przeszkadza tej sytuacji lub tej relacji? Królowa buław. Dokąd zmierza, w jakim kierunku ta sytuacja, ta relacja? Umiarkowanie. Rada lub wynik. 9 buław. 10 pentakli w tle. 5 buław i 5 kielichów. Dobra. No. Trzy kielichy, kochani. Albo świętujecie, cieszycie się, radość, świętowanie, zabawa, szczęśliwe wydarzenia, przyjemności w grupie ludzi, imprezy. Kochani, przyjęcia, spotkania. Oczywiście też napoje alkoholowe jak najbardziej. Słuchajcie, to są takie być może uroczystości, świętowania, imprezy, które prowadzą do romansów, flirtów. No i albo wy obecnie romansujecie, flirtujecie, albo, kochani, ktoś wam romansuje, flirtuje. No bo może być tutaj też osoba trzecia, jak najbardziej. Może tu, kochani, być świętowanie, nie wiem, może ciąże, może narodzin, może po prostu to jest radość dzielona wspólnie z partnerem, bo też tak może być. I nadejście dobrych czasów, kochani. Tylko teraz to nadejście dobrych czasów wskazuje na takie okoliczności, w których poznajecie nowe osoby, poznajecie nowych znajomych, przyjaciół, spotykacie się w szerszym gronie, tu jest dużo powodzenia. Ktoś z Was poznał fascynującą osobę, ktoś może być zauroczony, ktoś może mieć urozmaicenie uczuć, albo Wy, albo Wasza druga osoba, więc trzeba by zwrócić na to uwagę. I no, można świętować zajście w ciążę. Tu jest zapowiedź macierzyństwa, jest to możliwe. Jest to nadejście silnych, ale pozytywnych emocji najczęściej. Po prostu celebrowanie wspólnych chwil. Początek jakiegoś radosnego okresu w Waszym życiu i zakończenie trudnego etapu. Często znalezienie... Może świętujecie znalezienie dobrego wyjścia z trudnej sytuacji. Albo zdecydowanie się na jakiś kompromis. Pomaga lub przeszkadza królowa buław. W rzeczywistości może przeszkadzać lub pomagać taka osoba spod znaku ognia, baran, lew lub strzelec. Ale nie musi. Bo, kochani, komuś mogą przeszkadzać jakieś emocjonujące przeżycia. Wiele kontaktów, aż za dużo kontaktów. Tutaj może być romans. I bo to jest karta płomiennego romansu.
Komuś może to przeszkadzać, zwłaszcza jeżeli jest tego za dużo, albo zwłaszcza wtedy, kiedy, kochani, to jest romans, o którym nie wiecie na przykład i przeszkadza waszej sytuacji, waszej relacji. Chyba, kochani, że romans przeszkadza wam, bo nie macie czasu, macie za dużo tych kontaktów, za często i po prostu no, nie do końca da się to pogodzić z obecną relacją. Też może tak być. I słuchajcie, no pomogłoby jednak to, aby realnie spojrzeć na sytuację z wytrwałością. Tutaj, kochani, można, pomogłaby pomoc od jakiejś innej osoby też, jeżeli tego potrzebujecie. No, moi drodzy, pomogłaby też jakaś decyzja, bo tutaj wyraźnie pomogłaby decyzja taka z pozycji serca, wiecie? Pójście za głosem serca, pragnienie, tak? Tego, co mówi serce. Jest to właśnie dobry czas na podjęcie decyzji i kroków, aby coś aktywnie uzyskać. To mogłoby pomóc rzeczywiście. W niedalekiej przyszłości jest umiarkowanie panny. No i to umiarkowanie, kochani, oznacza taką stabilizację. Właśnie, to oznacza stabilizację, równowagę, ale też brak namiętności, więc zwróćcie na to uwagę. I jest to związek pełny zrozumienia. To jest trwała relacja, więc jest szansa na trwałą relację, więc wygląda na to, że możecie świętować może właśnie zajście w ciążę, macierzyństwo albo narodziny, albo po prostu świętować inne uroczystości w gronie najbliższych. I rzeczywiście macie równowagę, macie, kochani, tą trwałą relację, a dla innej części z Was jest tutaj też w umiarkowaniu informacja o tym, że może być brak namiętności. Więc jeżeli w niedalekiej przyszłości jest brak namiętności i tutaj jest 9 buław, czyli są jakieś ciężkie, trudne momenty, chwile i czasy, to, no to możliwe, że faktycznie jakiejś osobie przeszkadza po prostu romans, o którym może ktoś nie wiedzieć, więc warto zwrócić uwagę, bo możecie być rzeczywiście w energii trzech kielichów, nie wiedząc o tym, tak? Czyli jedni z Was sami mają romans i wiedzą, że są w takiej energii, a inni, kochani, nie wiedzą, a są. Tak. W każdym razie umiarkowanie mówi o tym, że w przyszłości nastaną bardziej spokojne czasy. Będzie można ten czas wykorzystać dla siebie, dla najbliższych, dla rodziny. Konflikty będą złagodzone. Nastąpi takie poczucie spokoju, bezpieczeństwa, harmonii i najważniejsze to będzie to, że będzie to okres odrodzenia, więc no, będziecie albo wy się odradzać w relacji, albo wasza relacja będzie się odradzać, tak? Tutaj dochodzicie do siebie i zaczynacie we wszystkim zachowywać właściwe proporcje też. To jest istotne. No właśnie, a w radzie lub w wyniku jest 9 buław, moje drogie lwy. No i tutaj, kochani, moi drodzy, jest informacja o tym, że potrzeba jest więcej pracy nad tym, aby stworzyć wspaniały związek, wspaniałą relację, taką nieulegającą wpływom towarzyskim. No, więc właśnie dla niektórych ten wpływ towarzyski będzie miał znaczenie. Czyli rzeczywiście są flirty, są romanse, bo po prostu ktoś ma, kochani, ktoś ulega temu, tak? Czyli nie było to wcześniej tak silne i trwałe, skoro osoby trzecie mają wpływ, tak? Są w stanie wpływać, kogoś uwodzić, flirtować, romansować z którąś z osób, czy to z wami, czy to z waszą połówką. No i tu trzeba faktycznie mocniej popracować, jakieś zasady, jakieś granice, rozmowy przede wszystkim o tym i też tutaj chodzi o namiętność, o pożądanie, o ogień, o iskrę, o rozpalenie, o pielęgnowanie tego, żeby to było nie raz na jakiś czas, tylko po prostu, aby to było, tak? Bo wiecie, albo coś jest na stałe, albo czy tak, czy inaczej się skończy, tak? Bo taka iskra od czasu do czasu to... Wiecie, znowu jak zapomnicie o tej iskrze, to znowu wszystko wróci do swojego
do swojej normalności, do poprzedniego rytmu i znowu ktoś zacznie szukać na zewnątrz tej namiętności, tego pożądania, tak? Tego ognia. Także no, tutaj też, słuchajcie, kochani, jest taka informacja, że kobiety mogą się cieszyć niesłychanym zaufaniem u mężczyzn w sprawach seksualnych. Też może ktoś będzie, kochani, się zwracał do Was o radę, czy w ogóle o jakąś pomoc. No, część z Was oczywiście dochodzi do siebie po jakichś ciężkich, tutaj odradzanie, dochodzenie do siebie, no i tutaj też dochodzi do siebie po jakichś ciężkich, wyczerpujących organizm przeżyciach. Być może po zakończeniu jakiejś relacji lub związku związanej właśnie z tym, z tą osobą trzecią może tak być, albo jeśli nie, to po prostu to były jakieś wpływy, które miały wpływ na ten związek z przeszłości, tak? I część z Was ma tak brak zaufania, lęk przed odrzuceniem, przed zranieniem, tak? No w związku z tym właśnie takie problemy być może występowały u Was. Tak więc używajcie sił, kochani, które trzymacie w zapasie. To radzi 9 buław, żeby użyć tych sił, bo to już jest końcówka. I końcówka tej trudności, tej ciężkości. W tle jest 10 monet, czyli dobrobyt, być może małżeństwo. Może tu jest walka o jakieś małżeństwo lub była walka o jakieś małżeństwo, bo jest rywalizacja, konflikt, wyzwanie. 5 kielichów, coś się nie udało, żal, smutek, tak, że tutaj coś nie wyszło. Natomiast ten, kochani, dobrobyt, to 10 buław, może u kogoś jak najbardziej pozostać, tak? Bo tutaj ktoś nadal może pozostać w bezpieczeństwie materialnym, wsparciu rodziny. Tu może pozostać osoba w relacji i no może, kochani, podjąć wyzwanie, wygrać rywalizację, owszem, o względy tej osoby. No i tutaj mieć może jedynie jakieś poczucie, że no nie wszystko poszło tak, jak miało pójść. Ale, kochani, 5 buław mówi też o elastyczności w związku, o tym, że przestajecie przejmować się błahymi sprawami, dostosowujecie się do zmian. Także tutaj jedynie jakieś punkty zapalne, które mogły właśnie wywołać konflikt, być może osoby trzecie albo wtrącanie się osób trzecich, ale raczej osoby trzecie lub czyjś romans. No i, kochani, tutaj właśnie nawiązanie tej bliższej znajomości. Obecnie mogą być te trudności w nawiązaniu bliższej znajomości, ale mimo wszystko jest nadal duże powodzenie i bycie w centrum uwagi. Także tutaj w związkach zaczyna się dużo dziać i jest zapowiedź jakiegoś emocjonującego wydarzenia też, no, albo tej rywalizacji właśnie, albo tego wyzwania, podjęcia wyzwania i zrobienia czegoś w kierunku tego dobrobytu i tej stałości. Być może w kierunku małżeństwa. No bo oczywiście dla części z Was tak jest, że jest jakiś żal, jest smutek, jest jakaś porażka uczuciowa, bezsilność, tak, i strata, lub właśnie taka skomplikowana relacja uczuciowa, w której ktoś wdał się w romans, tak, że pojawiła się osoba trzecia. Dla jakiejś części może być rozstanie, tak, może być rozpamiętywanie, porzucenie, a dla innych zamknięcie pewnego etapu w swoim życiu, kochani, i no niekoniecznie to musi być samotność. Dla jednych z Was jest, pozostajecie sami w marcu, ale inni, kochani, radzą sobie z tym i kochani, wygrywają tą rywalizację, tak? Więc część z Was faktycznie może i musi się wypłakać porządnie, bo to ten smutek i ten płacz będzie bramą do głębi Waszej duszy, aczkolwiek część z Was, widzicie, nie przez przypadek są dwa przekazy, dla drugiej części z Was, gdzie jest, udaje się podjąć wyzwanie, tą rywalizację wygrać, no to zapewne należy popisać się swoją kreatywnością, rozkoszować się tajemniczą siłą swojej weny twórczej, no bo, kochani, dzięki iskrze, czyli dzięki namiętności, pożądaniu, wyzwoleniu tego ognia w tej relacji, porzuceniu braku namiętności, a jednak wprowadzeniu tej namiętności, jesteście w stanie wskrzesić tą relację, ten związek, tak? Kochani, życzę Wam miłości, wszystkiego co najlepsze i do następnego razu, buziaczki, pa, pa.